Wojtuś, tak tu sobie siedzimy przy kawie po obiedniej i dzisiaj świętego Franciszka i coś mi się wydaje, że my świętujemy od rana. Udało nam się porozmawiać ze świętym Franciszkiem w czasie mszy, pocałować relikwie jego, które w czasie mszy były wystawione, a później pamiętasz, jak ty mnie zawołałeś? Tak, pamiętam to. Pamiętam, bo to był taki moment, że coś uderzyło w szybę, jakby jakaś gałązka. I pomyślałem, że to pewnie ptaszek uderzył w szybę. No i poszliśmy sprawdzić. Rzeczywiście, leżał tam ptaszek. Nie, ty poszłeś sam sprawdzić. Poszedłem sprawdzić, tak zajrzałem przez okno najpierw i patrzę, leży na ziemi ptaszek. Ale jeszcze tak nóżkami, tak wierzga, rusza się jeszcze żywy. No i mówię do ciebie, idź do niego, dzisiaj świętego Franciszka. Połóż rękę, pomódl się. No właśnie, a ja mówię, dobra, naprawdę tam jakiś ptaszek leży? Wychodzę, patrzę, rzeczywiście na boku leży ptaszek. Widać, że dycha, ale tak jakoś i przerwa. Właściwie nie wiem, jak ptaszki dychają, ale nie wiedziałam, czy on już ma się, że to jego ostatnie oddechy, czy nie. Leżał z tymi nóżkami na boczku, tak normalnie ptaszków się nie widzi. Ja mówię, dobrze, skoro Wojtek ma wiarę dzisiaj świętego Franciszka, dlaczego nie? Położyłam rękę, znaczy tak z odległości, bo nie chodziło też, żeby go dotykać. I taka moja, wiesz, modlitwa była. A ci ją powiem teraz. Mówię, Panie Jezu, skoro jest napisane i Ty sam to mówisz, że nawet wróble, Ty znasz wszystkie wróble. No ja wiem, że to nie jest wróbel, Panie Jezu, ale Ty tego ptaszka też na pewno znasz. On tu niepotrzebnie uderzył w szybę i w Twoje imię niech on wstanie. Niech on żyje. Spójrz na niego. Słuchaj, i tak się pomodliłam, bo w imię Jezus wszystko się dzieje. I to była, rękę trzymam nad ptaszkiem, wiesz? No. I jak tą rękę odsunęłam, to ten ptaszek momentalnie wstał. Znaczy się z tego boku się przerzucił i tak zrobił hop i siedział. Stanął na nóżki. Stanął na nóżki, ja sobie myślę. Leżał na boku i tymi nóżkami tam tak. Drgały no mu i nic. Ja tą rękę miałam z wysoka, daleko, nie? Ale w momencie, kiedy on, ja skończę rękę, odsuwam i mówię, Jezu, niech w imię Twoje, a on, to mnie to samo normalnie poraziło. Mówię, ja, jak fajnie w świętego Franciszka taka modlitwa i ptaszek ożywa. I mu się zachciało po tej modlitwie ożyć. I to takie jest dla mnie fajne, że tak można świętować wśród natury, która ożywa. Że Pan Bóg się troszczy o wszystkie ptaszki, nawet najmniejsze, o nas. I to tak możemy się otaczać przyrodą, Jego miłością i On jest w tym wszystkim. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony. Amen. Za wszystkie ptaszki, które są policzone i o które dba. I Amen. We wszystkich ptaszkach, w całym stworzeniu, które nas otacza. W chmurkach, w drzewkach, w wietrze. Niech będzie uwielbiony dzisiaj szczególnie. I w tym malutkim ptaszku, który stanął na nóżki, a co lepsze, za chwilę odfrunął. Za chwilę odfrunął. I to najpiękniejsze jest. Amen. Amen.